Hej, 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 Liska. W następnym odcinku, zagalopowałem się lekko, chcę powiedzieć jak gra czołgami, ale nie. W poradniku do tejże naszej gry, czyli Crossout. Więc tak, była mała prośba, aby pokazać właśnie coś tam dokładnie omówić z naprawami, więc się za to już biorę, tylko coś mi się wydaje, że mam głośność zmienioną. Właśnie, muzykę może wyłączę, bo i tak podłożę muzykę, więc chcę mieć trochę bardziej dziwnie, żeby jedna i druga leciała. Ogólny podgłosze i... No dobrze. Tak jest, tak jest. Tutaj widzicie, znowu jest zmieniony. Tak samo tutaj. Postanowiłem na razie gąsek patrzenia nie używać, z racji tego, że jeżeli już otoczymy jak walnięci dookoła, kręcimy się jak już wspomniałem o tym baltnice, a w innym przypadku to są... Tutaj wrzucimy tak, tylko właściwie dwie gąsienice, prawda? Z jednej i drugiej strony. Ostrzeganie jednej to już tak prawie, że kręcimy się wyłącznie tylko w jedną stronę i nigdzie już nie dojedziemy. A tutaj pomimo podstrzegania pracy jednego kółka, to nadal jesteśmy coś tam w stanie jakoś jechać nadal, więc... Pomimo tego, że mają mniej, no ale są też mniejszymi celami, prawda? To też należy zwrócić na to uwagę. Poza tym, taka mała uwaga, dość ciekawa rzecz, zauważyłem, że fajniej na tych małych kołach można użyć tych węższych ram do podwozia i tym sposobem trochę ograniczyć, że no, takie bardzo nie wystają. Dzięki temu trudniej trafić i je odstrzelić zarazem, więc jest całkiem nieźle. No to teraz uwagi mnie zwracał, bo ponieważ tak zrobiłem na szybko, żebym miał ponad 3000 punktów. Informacja, tak. Żebym miał 3000 punktów, chciałem wypróbować go na tym. Na walce z botami na tym średnim poziomie. A tak się średnio trochę sprawuje. Na pewno gorzej od tego. Ale zostanie jeszcze przebudowany kilka razy, więc to jeszcze śpiew przyszłości. Tym niemniej, raczej nie inaczej, zrobiłem sobie właśnie, wiecie, ciężki generator. Przed chwilą właśnie się zrobił. Dosyć kilka dni nie grałem, jakby nam się zbierało trochę tych wyzwań. Zadlejć 3500 obrażeń. Zadać tam 250 obrażeń przez detaranowanie. I... zabić lub pomóc zmniejszyć jednego przeciwnika za pomocą taranowania. Poza tym zauważyłem, że niektórzy ludzie mają też z tym problemy. Tu mamy różne załącznie sortowanie według... jak to nazwać? Według tradycji to jest rzadkość, według rzadkości. Czyli tu mamy takie... najbardziej pospolite ze wszystkich części. Tu są już pierwsze trochę bardziej, więc jakby ktoś chce oznaczyć, może być zdziwiony. Kurza, twarz, no kurczę, mam tak mało rzeczy, co jest? Więc raz na pewno należy zwrócić uwagę, bo zobaczcie, zaznaczę powiedzmy tylko fioletowe. O w dupę, pusto, ludzie, pusto, okradli mnie. I tak samo ze złotymi i pomarańczowymi. Niebieskich mam, trochę mam. Białe. Jeżeli oznaczymy, to mamy wszystko, prawda? I tu mamy takie tam... to jest... chyba tylko market. Ja. Możemy grupować, lub nie. Widzicie? Grupowanie, czyli mamy takie jakby staki. Wszystkie kabiny danego typu, karabinki, działka, więc... zawsze jest od najlepszego, nie? To mamy... dwa startery minigun, ale są identyczne, one się nie psują, więc są zawsze tak samo. Tak samo, zobaczcie, byłyby te startery kabiny, ale moment, kółka gdzieś powinny być. To jest te startery, tak, o widzicie? Nadal są pogrupowane, ponieważ one tak się nie psują, więc jeden kij. Ale już na przykład karabinki, zobaczcie, już jest różnica, ponieważ mamy tu jeden zepsuty całkowicie, tutaj jeden w połowie zużyty, tak samo ze shotgunami, rozłożone na... po kolei. Są 5 mam takich, tak, po takim identy... ja.
pod identycznie zużyte, czyli wcale w tym wypadku, i jedna troszeczkę zużyta. No, ja wypróbowałem chyba jakoś w dwóch bitwach. No i tak jest reszta. To możemy sobie tak, żeby powiedzieć, więc teoretycznie mamy trochę mniej miejsca, zależy jak co kto woli, prawda? Oczywiście tutaj mamy, możemy startować według krótka i też warto na to zwrócić uwagę, jeżeli komuś coś na przykład brakuje, miałem coś, a nagle nie mam i tak dalej, więc warto, warto na te właśnie dwie rzeczy typu startowania zwrócić uwagę. Tu mamy na przykład kabiny, tu mamy broń ofensywną, ale aha, mam na ten, więc też powinny być tutaj do walki broń biała, tak to może ujmę. Czyli, czy, ja, kończę się, że dobra. Auger, czyli wiertło? Coś wiertło jakby, coś mi tak mi się kojarzy. Nie wiem, czy dobrze. Tutaj mamy takie wspomagające w różnym sensie, czyli to jest generatory, chłodziwa, radary, kameleon, czyli on działa tak, że jesteśmy niewidzialni. Pokażę wam to zaraz, jak to działa. Założona tamten samochód. Tu mamy dopalacz, celownik. Celownik, powiem wam tak, nawet nie warto robić drugiego, bo zobaczcie, on ma zaledwie 40 HP wytrzymałości, więc po strzale i tak praktycznie zawsze odpada. No nic, co tam w oberwaniu jakiegoś dupokrabinka, nie wiem, to wam wytrzyma kilka strzałów, ale tak, jeden kij. No gardziek, to wiadomo, odwracanie samochodu, no, ogólnie pojazdu na swoje koła strzałem gąskim. Beczka z paliwem, już dokładnie wiem, o co chodzi z nią. Jeżeli mamy ją zamontowaną w samochodzie, ogólnie w pojeździe, to gdy mamy wygraną bitwę, mamy szansę na zdobycie paliwa dodatkowego. I tym sposobem... Wszystko? To mam wszystko. W tym wypadku wszystko wygrywa. Tu będę dowiedzieć, powiedzieć. O, zobaczcie, mam 400 paliwa aż. Masz albo tylko. Co tu idzie. I dzięki temu można zdobywać właśnie paliwo. Tylko nie jestem pewien, czy gdy wybuchną, też jest na przykład, nie wiem, będzie wygrana, ale zostaliśmy zniszczeni, czy też dostaniemy paliwo, tego nie jestem pewien do końca. Ale chyba tak. Poza tym, no tu dalej jedziemy. Tu mamy oczywiście koła, startujemy według samych kół. Tu mamy takie ogólne części budowlane. Błyskotki, jakieś tam... Coś w stylu Pump My... Car bym powiedział, ale... My Vehicle, może coś w tym stylu. Takie ozdoby najróżniejsze, no to malowania, usuwanie malowania, no zielony, izot, tu właściwie 2-3-9, tornado. Tutaj mamy właśnie kupony, miedź, paliwo, kable, złom, i oczywiście wszystko. Możemy tak, szybko wpisać, na przykład chcemy, no nie wiem, augera nie mamy tutaj, więc może szukamy, dajmy na to. Gdzieś tam jest daleko, coś tam. O! O! Headlight! Na przykład. Możemy szybko to znaleźć zawsze, nie? Albo szybko odsunąć aż i startowanie do takiej nazwy. Na przykład piszemy... Możemy też tak na przykład, jeżeli ktoś woli pisać i zaznaczać do wyboru do koloru. To mamy startowanie według typu, według poziomu, jak mocno będzie nas losowało. Czyli czym wyżej mamy power score, mamy tu aż P1000 ta wieżyczka ta działa, daje, praktycznie 1000 punktów. Ten ciężki karabin, właściwie to bardziej NKM, najcięższy karabin maszynowy, tak bardzo mi pasowało w TKS-ach polskich tanków, które były właśnie te stosowane do 20mm działka. I to już był NKM. No i takie tam dopiero działko kabina i tu zobaczcie, mamy pokazane, ile ona daje właśnie punktów. I czym mniej, to wiadomo, tym jesteśmy niżej w rankingu, więc teoretycznie niekoniecznie one są najsłabsze, ale też możemy walczyć ze słabszymi przeciwnikami, teoretycznie oczywiście. No to oczywiście według tego, według energii, jaką używają.
Alicja zażywa to, ma 6 punktów energii, wieżyczka potrzebuje, mniej już potrzebuje akurat działo jako takie. Właśnie, mamy to akurat pokazane, 5, 3, 2, 1, no to reszta już nie potrzebuje, prawda? Według energii, według masy, to jest najcięższa rzecz, jaką posiadam, obecnie 3,5 tony. A najlżejszą rzeczą jest to... bom, 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 bom. Lampka! Tak! Lampeczka. Według punktów struktury, czyli punktów wytrzymałości danego modułu, czy najbardziej z tego wszystkiego są wytrzymałe gąsienice. To jest prawda, tylko że one są wielkie i łatwo je trafić, dzięki czemu będziemy, jak już mówiłem, się kręcić w kółko. I daleko już nie zajdziemy. Według lifespan... Cóż to? Co to jest? No ale teraz nie wiem, bym musiał sprawdzić w transaktorze. Ale chwila. Da rady czy nie da rady? A sprawdzimy. Transaktor Google. Jak to było? Lifespan, tak? Lifespan. Długość życia. A, no tak. No, life widziałem życie, ale span? Tego nie kojarzyłem. Ale nie to chciałem. Tak. Według ilości... Już łapię, faktycznie mogłem tam zauważyć. Czyli to wytrzymuje 40 razy... 40... Teraz to może być uszkodzone. Zanim zostanie całkowicie zużyte, będzie miało 1 punkt HP. To widzicie, najmniej wytrzymałości mają. Te ognie się wcale nie psują. Dopiero się psuje cyklon. O! Generator. Widzimy, mamy wszystko 40-40. 20-20. Następny cyklon. Aha, czyli najnowsze rzeczy, jakie posiadamy. Nexus Spears, tak, najnowsze najpierw. Sorry według ceny sprzedaży. I sorry według ceny kupna. Tak, gdzie tu ogólnie, ja zwykle robię według, gdzie to jest, według struktury. Tym się najbardziej kieruję. Dobra, to mamy. Tu mamy, zobaczcie, właśnie naprawa. Czyli musimy wejść w storage. Mamy storage. I możemy wejść w naprawę. Mamy dwa rodzaje naprawy. Czyli transfer punktów wytrzymałości i budowa z kilku jedną rzecz budujemy. Czyli na przykład tego systemu chyba nie używam za bardzo, nie wiem po to. Używam tamtego głównie, drugiej opcji. No, na przykład zróbmy shotgun. On ma maksymalnie ile? 63. 13. No to zobaczmy, naprawmy. Czy mogę go oznaczyć? Nie mogę. To już samo dobieram najwyraźniej. I możemy to naprawić. Tylko nie wiem, czy chciałbym używać te wszystkie shotguny. Jednego, 16, 13, 12. Shotguny. No i tak to bardzo z nich nie korzystam. Będę mógł. A momencie, koła. Tego jest u mnie sporo, więc i tak wszystkich nie używam. Wybierzmy zwykłe. On ma maksymalnie 60 punktów. Ten ma 16, 5, 15, 9, 13 i 10. I naprawmy. Tak, czy naprawdę chcesz naprawić tą część? Wybierzmy, że tak. I czarny marek jako pokus. Na pewno już mamy storage, koła. I nie grupuj. I to było zwykłe koło, tak jak to. I według... Co? Green.
jakoś dziwnie to sapują siebie. Chyba od najmniejszego. I tam skotowo według największego, sam się kar, nic nie ma. Więc to, gdzie to nie to było zwykłe. To na pewno to jest to do tego dodane już. 8 mamy tych. A drugi rodzaj naprawiania to jest to. Potrzebujemy 3 części zepsutych. No oczywiście możemy też mieć lepszej kondycji użyć. Zaraz się orientuję. Już nie jestem pewien co tego. No. Jedno. Nie, tu musimy mieć całkowicie zużyte. Tu mamy całkowicie zużyte, to wtedy musimy mieć 3 takie same części. Kurczę, akurat... Nie, to ja to nie zużyłem, bo to jest tak samo. Brakuje mi jednej części, żeby wam to pokazać. Ale wydaje mi się, że robiłem chyba w pierwszym filmiku, to akurat pokazywałem. Tak więc, potrzebuję 3 zużytych części, aby zbudować jedną w pełni działającą, czy nie zużyjemy na przykład, nie, bierzemy z tego oponę, z tego dętkę, z tego bierzemy, no nie wiem, mocowanie, o. Tak szybko takie głupoty strzelam. Ale chodzi o to, że potrzebuję 3 kół, żeby zbudować jedną. No. Cała filozofia tym taka polega. Więc... I jeszcze była prośba, niech no rzucę okiem... Gdzie to jest? Oj, Iszka, no działaj. YouTube tutaj. Wchodzimy, to sobie. Współpracuj. Tu zimny Tyrion jesteś. No. Jak otwierasz, to otwieraj, a nie będę czekał miesiąc. Zdychę na momencie, ale jak nagrywam to. Na brodziska, miesiąc później. Jaka będzie to kwestia? Okej, spójrzmy się od... Jak myślę, tak? To będzie inaczej. Dobrze, załadowaj się. Teraz. Odśwież. Nie chcesz? Nie? A nie. A, bo to jest twórców. O, właśnie. Cicho. No. Co to było jeszcze? Na chwilę części już omówiłem to. Jakieś pytania co do farbienia, tak? Nic nie muszę sprawić. No już ci tłumacz więcej. To nie jest nic, po prostu wystarczy grę zasadniczo i zdobywamy koła i części może ten program też, tak mi się wydaje przynajmniej, polegać na tym, że... polegać na tym, że zaznaczałeś koło z tym wcześniej, na przykład dajmy na to złotą albo pomarańczową, możemy oczywiście klika wyznaczyć. I dlatego też może ci się wydawać, że nie masz części lub z jakiegoś powodu sprzedałeś jakieś części. Poza tym... też mogę coś z tego zaznaczyć, oznaczyło się. Oraz... ale wiadomo, tych już nie daje się sprzedawać. Nie. Nie daje się tych zwykłych się nie daje sprzedawać, dobrze pamiętałem. I starterowych rzeczy także się nie daje... Oj, wolnałem mikrofon. Nie daje się sprzedawać. Ale chyba... nie wiem, tego też nie. Chyba, że... jest to też market, jest drogi. Tam sprzedałem. Trochę wyśrubowałem cenę minimalnie, ale tak zeszło. Od cholery mi się tych kamieni narobiło, no nawet nie wiem kiedy. Zamiast skóry czego innego, zamiast kół. Więc tak, oczywiście jak mamy bitwę, możemy wybrać misję, no chyba, że grasz ciągle rajdy same. Rajdy same zdobywamy właściwie tylko właśnie kupony oraz miedź. I oczywiście tutaj mam pokazaną ilość, jaką maksymalną możemy dziennie zdobyć. Czyli tu możemy zdobyć 6 maksymalnie dziennie, czyli to wychodzi zwykle 2 bitwy i spokojnie robimy to.
trzy zdobędziemy na jedną bitwę i trzy w drugiej bitwie. Oczywiście o ile wygramy. Tak samo jest z trzecim rejsem, z tą misją, czyli kobotom. I to zdobywamy 10 zwykle i 10 w drugiej bitwie. No tutaj jest z tym różnie, z miedzią, to wygląda tam różnie. No z inwazją mamy aż 150, ale to się zmienia chyba... Nie, to nawet cały czas, ale restuje chyba się 4 dni i 8 godzin tutaj. I dostaje 4 kupony za wygraną. Tutaj dostajemy... O właśnie, na tym widzicie dokładnie opisane. You will get 10 coupons for each victory. Właśnie. Dostajemy 10 kuponów za każdą wygraną. A maksymalnie możemy zdobyć 20. Dziennie, w sensie, nie? Tak jak powiedziałem. Właśnie może też dlatego, że grasz głównie na rajdach samych. Dlatego warto też grać PvP, czyli gracz kontra gracz. No i mamy tutaj, możemy wybrać się, o co chcemy walczyć, że tak powiemy. Machine gun, to jak sama nazwa mówi, karabiny maszynowe. Tu mamy carjacki oraz te... Przepraszam, zabrakło mi słowa. Tu mamy, grając na shotguny, to oczywiście zupełnie shotguny, chłodziwa oraz radary. No to działam, to jest tak podobnie, tylko że tu mamy te dopalacze, radia i działa. A tutaj zdobywamy koła. Czyli jeżdżąc, mamy szansę, gdy wygrywamy, zdobyć jakąś z tych rzeczy. Oczywiście możemy nie zdobyć kompletnie nic. Ani nawet expa, ani nic, bo powiedzmy, albo byliśmy botem, albo nic nie zrobiliśmy, bo coś. Na przykład, nie wiem, jakoś pakowaliśmy się dziwnie i dostaliśmy nagle z dwóch działu 100 mm i wyparowaliśmy. Bo kat jakoś trafił goście na naszą kabinę idealnie. Zniosło jakoś pociski. Czy mi się przekręcił jakoś dziwnie? No. I się nie ruszaj. Więc tak, tu mamy, oczywiście zdobywamy koła zwykłe i skrętne i kabiny mamy szansę. Przepraszam. Mi chyba najczęściej chyba kabiny się zdobywały. Widzieli się, tego cholernie dużo sprzedałem. Mam na chwilę obecną ile? Storage, kabiny tutaj są. 6 już mam, a miałem 3 jak sprzedawałem. Miałem ich 10, a już mam 6. A nie grałem kilka dni, chyba nawet 4 albo 3. Także za chwilę zobaczycie jeszcze. Spróbujemy wypełnić to zadanie, a potem zdobędziemy aż 150 domu. Wypełniając je. Dlatego mam tych kuponów strasznie mało, bo faktycznie nie robiłem nic. Po pierwsze nie chciało, nie miałem czasu, ani masakra ogólnie. Poza tym, jeżeli chcesz mieć jakieś lepsze rzeczy, trzeba robić sobie, budować samemu jakieś części. Oczywiście podstawowe. Podstawowych latarniczych tutaj nic nie budowałem, ale z jakiegoś powodu, gdybyś chciał, no to możesz oczywiście wykorzystać sam złom i zbudować na przykład kabinę pick-upa. To jest takie dupo pierwsze, co nie wiadomo co. 3 sekundy to się buduje i sam złom wystarcza do zbudowania tego. Oczywiście skrętne koła, także sam złom potrzebny, z tego zaledwie jest zwykłe koła, małe, nieskrętne. No i oczywiście taki lepszy, ale to jest zakupony i zwykły magazyn, się powiedzieć, kontener, który możemy coś tam blosować. No i tak zwykle są to części takie podstawowe, czyli białe. Białe z szare. Więc gdy bierzemy jakąś właśnie taką normalną bitwę, więc mamy szansę naprawdę zrobić normalne rzeczy, więc teraz zwrócić na przykład odznaczyć, możesz, jak już wspominałem kilka razy, może przypadkowo zaznaczyłeś coś. Dlatego ci się albo wydaje, albo coś innego, że nie masz naprawdę części i ciężko ci się teraz właśnie grać, cokolwiek zrobić. Oczywiście mamy w manufakturze, jak już wspominałem, trzeba wykupić do nich dostęp. Mogę zrobić, zbudować jeszcze jedną część i potem będę musiał wykupić znowu możliwość pracowni budowania jakichś rzeczy, ale to już kosztujemy właśnie to. I chyba było 5, 10 i chyba 15. Może coś wybudujemy, ale złomu nie mam. Potrzebowałem 180 złomu aż. Zbudowałbym sobie chyba, nie powiem, ten cięższy, średni karabin maszynowy. Fajna rzecz byłaby. Lub też... Nie, tutaj nie. 8-8. Duże koło. To co? Aha, średni zestaw poprawczy. A tutaj? Za 150 naszego. Nieźle. No to celownik oczywiście
jakiś duży taki radiator, jeszcze wolniej będzie się przewyższać wszystko. Oczywiście to mamy, tak jak już wspominałem, pewnej części, które są wymagane, żeby to zbudować. No nie wiem, jakiejś części może z tego potrzebujemy, albo wymiana jakaś higie. W każdym razie tak to właśnie działa. Tych na razie wcale nie ruszam, pomimo tego, że gdybym tylko wszedłbym, dostał takie tam, wiecie, podstawowe części od nich na pierwszym poziomie od razu. Ale na razie jadę w tych właśnie z krawędziarz, to akurat złomiarze. S-T-A-V-E-N-G-E-S. Sprawdźmy. Tak. Tak wygląda. Palnożerpy? Ciekawe. Lub zamiatacz rzeczownik. Palnożerpy, no coś. Escape. Flash ma to się słychać. Palnożercy. A nie tutaj. Scavengers. Scavengers. Nie, mi się. Nie, dlaczego złomiarze? A złomiarze jak brzmiało? Aż z ciekawości sprawdzę. W Polsce jego tłumacz. Literaturowa? Nie, no by było. Złomiarz? No po prostu. Na angielski czy tłumacz? No co, tu nie ma. Nie no, przepraszam, więc ale trochę się. Ale. O matko. A nie, właśnie ten sprawia przez chwilę, że nie nagrywam głosu. O Jezu drogi. Ale się zdziwiłem. Nie no, wszystko w porządku, na szczęście. Złomiarz. Dziwne, że nie ma. Scrap. Jak jest scrap of scribe. Dlatego pewnie. Nie, huhu, nie ma. Trudno. Musiałem sprawdzić może jakimś tym słowniku obejrzeć. Wychodzi na to, co są palnożercy. A ja złomię, że coś mi się wydawało. No, najwyraźniej mi się nieźle pomyliło. No, nomadzi, lunatycy. To raczej na pewno się nie mylę. Raczej nie inaczej. Zobaczmy, co on tu mają. Na pewno mają nam ciekawą rzecz, to jest ta bestia chyba. Nie, to nie jest ta bestia. Ogólnie fajne rzeczy mają o tyle, że są bardzo mobilne ich. No, tam szkoda. Zobaczcie, ich pojazdy są naprawdę nieprzeciętnie mobilne. Tylko, że to się różnie kończy z nimi. I tak akurat nie ma flipa, aby móc się postawić na nogi. No ale widzieliście, odparowałem zasadniczenie. To jest jakiś test drive. Plus tego. Panie. No i dupa. Nic z tego. No dobrze, nie o tym miało być, więc weźmy się dalej za robotę. Czyli poza tym mamy tu różne według rzadkości rzeczy do budowania. Czyli na przykład takie najbardziej popularne i najczęstsze to mamy zwykłą manufakturę, prawda? Takie wiecie, pospolite. Trochę lepsze są te niebieskie, jak wspominałem, ale też widzicie, potrzeba tych podstawowych rzeczy, aby coś takiego zbudować. Następnie są jeszcze trochę lepsze, oczywiście lepsze w tej frakcji. To się różni, to mam na przykład kabinę ciężarówki. Jest wielka, strasznie trudno ją też obudować, ale też najwięcej daje energii, aż 17 punktów. Tak, dobrze pamiętałem. Stawiamy tym wieżyczkę. Potrzebujemy strzelbę, radar i karabin maszynowy. Jakiś lepszy radar, do którego jest potrzebny podstawowy radar, radiostacja i paliwo. Beczka spaliłem? O, beczka. Tego mi brakowało słowa. Potężny silnik, który daje nam prędkość i moc. Także łatwo będziemy się jakoś tam kulać. Sporo punktów struktury. I widzę, że on nie zdaje żadnych obrażeń, gdy zostanie zniszczony.
ciężki generator już zadaje obrażenia, jak dostaje jeden strzał, no to można by było ustalić, że raczej tam paliwo jest potrzebne, a chociaż w silniku też z drugiej strony do silnika idzie z baku paliwa, więc... Ciekawe, czy tak poza tym, że ten ciekaw, czy zostanie dodany może jakiś bak paliwa. Więc, mniejsza o to. Chyba, że jest schowany w tym... w kabinie. Co też dosyć było sensowne, prawda? I tu oczywiście mamy... oj, a to przygotowałem, tak. Tu są jeszcze bardziej rzadkie przedmioty. Piąty level jest potrzebny, ale to chyba zaraz wbije, jak będę pokazywał wam. Spróbujemy zdobyć te 150, wykonać te wyzwania dzienne. To ale mógłbym się teraz zbudować teoretycznie, ale jeszcze potrzebuję tych pół. I działka 8-8, tak. I dużo kabla, dużo kabla. Średnio nas to stać. Potężny silnik Mark II. Potrzebny do tego były podstawowa wersja i koło jeszcze. Dlaczego? To nie wiem, nie wnikam. To jest bardzo fajna rzecz i bardzo potężna swoją drogą. Zobaczcie, obrażenie może nie są za duże, ale to jest... namierz, naciśnij i zapomnij. Czyli... no zresztą pokażę wam. Tu gdzieś tam to było. Nie wiem, gdzie ja wchodzę. Frakcje. Tak, tutaj pokażę. Gdzieś to na pewno będzie. Tylko nie są tam... Dobra, wejdź mi sobie... O, fraga! Jakiś kombaj, no, łyżwy pingów. Ale patrzę za tym. O! To jest to chyba. Test drive, zobaczcie. Mamy tutaj aż 4. I zobaczcie, co robić, są ułożone po dwoma parami. Widzicie to czarne takie kółeczko, o teraz powinniście chyba najpierw to widzieć. I w tym obszarze to namierza samo. I teraz nagle się pojawił nad tym tutaj gostkiem taki celownik sam, nie? Zobaczcie, namierzyło go i leci do niego. Drugą parę odstrzyłem. Widzicie? Coś takiego. Oczywiście są jeszcze potężniejsze, które wam zaraz chwilę pokażę. To samo się namierza. Muszę oczywiście także jeździć, to nie ma najmniejszego problemu. Bardzo mobilny. Zobaczcie, powinno też trafić, teoretycznie przynajmniej. Tak gdzieś poleciało w cholerę. O, flipa jest. Nie było tak, jak już powinno. Byłem za bardzo podgryzany tam pocenę. O, widzicie, namierzyło go. I co, mogę zjechać z powrotem, na przykład? No, namierz. Powiedzmy, taki jest minus, że jak już nie jest namierzony, to nie trafisz, nie ma opcji, nie? Mogę sobie strzelić, ale to poleci niebo. Więc, jak widzicie, musi być namierzone, aby mogło trafić. Oczywiście, gdybym za blisko, to też nie trafiłem, bo to poleci za niego. Jesteśmy skręceni. Oczywiście, to zależy, gdzie to trafi, nie? Jeżeli trafi w kabinę, to zdaje najpotężniejsze obrażenia. A nie, to jest stabilne. Można i tak, prawda? No właśnie. Ale są też jeszcze potężniejsze. Gdybym mógł tylko wybrać, żeby mi startowało według właśnie części, które są użyte. Byłoby całkiem... To było chyba dosyć śmieszne. Tylko nie jestem pewien. A nie, to nie to. To nie to. Ale dobra, miałem wam pokazać to, więc poszukajmy. Ufu. To jest dość ciekawe. Podjeżdżasz, łapiesz i wystrzeliwujesz z dół. Ależ. My tutaj szukamy czegoś. Ojej. To jest podejrzewam być. A nie, ja tutaj nie widzę. To muszę hasła pisać ten razem. Z tym, który jest ciekawszy. Albo zaznacza się jako ulubione. Jeden zaznaczałem jako ulubiony jakiś Skorpion, ale bardzo dobrze jest. Bardzo dobrze jest spisywał z tego, co widziałem. Hmm.
Nie, to nie jest to. To jest co innego. Ad, wersja hołowa. Nie widzę tego kolorka nigdzie. A wiem, że coś takiego było, bo gdy przeglądałem to jakiś czas temu, to natrafiłem na takie coś. No. Okej, aż 8 ludziom to się spodobało. Zostawię bez komentarza, może co? Nie widzę, jak na się nie widzę. No panie, z czym do ludzi? Kurczę. A, to jest chyba fajne. Jedno, to wam pokażę. I to chyba niedługo będziemy, bo to są dosyć stare chyba. Zobaczcie, co to robi. Ale tylko się uda, bo sami się nie udaje. No się nie udało. Byłem za blisko i to już namierzyło. Namierzyło. Tak, z sobą mówiąc. No. Gdy się robi szare, to już nie chcę zaskoczyć. Palcem zobaczyć, jak ja pokazuję. No to byłem mądry. Po fakcie, dziękuję. Nie chcesz tak? No czemu się szare zrobiło? Jak nie mogę, jak mogę? Ej, zdałem to mogę. Dobra, właśnie nie, ale chyba w sensie przeskoczyć, bo się daje, tylko nie wiem czemu teraz nie mogę. Dlaczego nie mogę sobie? Dobra, coś się nie tak jak zrobiło. Dziwne, że się jak ktoś mi ścina. Ile mam FPS-ów? Nie wiem, 30. Fajnie. Dobra, trzy razy góra jeszcze zobaczę i nie męczę was też. No. Ludu zergujący mnie jakiś silnie. Nie przeginasz? To zadziałało. A powiedzmy, tak to jest widać. Nie wiem, czy on mi chce zaskoczyć to. Się obraziło, czy jak? Jeszcze. Nie wiem, nie wadłem się tym. Tak właśnie. Że mógł wybrać broń z tej, tylko że tam naprawdę tutaj było dosyć mnie. No nie wiem, szukam czegoś wyposażonego, nie wiem, tylko albo i w działka, no to szukam według tego. Albo szukam czegoś na tym wybuchowymi patykami. Szukam według tego. Mało kółek. No cholipka. Niech te karabinki. Zwykły, no cholera. Wszyscy się uparli. Że nie pokażę tym. To też nie. Do 40 lecimy i więcej nie. Ja się też nie będę nerwował, ani was
tutaj zanudzał, bo tutaj może na chwilę być. Ktoś będzie musiał was odciągać z monitora. Zostaliście. Z drugiej strony możecie na dobranoc to puścić i łatwo usnąć. Ten moment przynajmniej. No nie ma. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie ma? Nie ma. Zobaczmy w tylko lewiatanach. Aż ciekawy jestem. Aha, nie mogę, bo nie ma kół. Ale wygląda fajnie. Nie by do po karabinki, ale nie chciałbym się z tym spotkać, naprawdę. Chyba, że miałbym działa. Dużo kalibrowe. To faktycznie mogłoby zadziałać. Zobaczmy, jak to będzie działać. Aż komputer delikatnie je wyrabia. Puśćmy boty. Niezła jazda. Tyle działek? Ty, ale to musi być od cholery tych punktów tych. Do energii. Ile tu jest działek? Raz, dwa, dwa, pięć. Wow. 28. Ja cię kręcę, 28 karabinków. To my potrzebujemy praktycznie niemal 60 punktów energii. 60! Ja cię kręcę. Na pewno musiał wcisnąć kilka generatorów Apollo, bez tego to raczej nie udało się. Nerw, ale... Na pewno tego nie zrobię, nie? Nie wiem racji, niestety. Więc tak, raczej nie inaczej, mieliśmy do misję, ale to raczej tym bardziej, tego jest, ten jest, aha, właśnie, buduj, no niech sobie jest tak nawet, ja to odznaczę, to wiadomo, tylko jest na chwilę, tak żebym pokazał, jak to działa. I też mi to zapewnia energię, tak na to. Więc zobaczcie, jak działa. Ja do testowa. O Jezu, ale odciążony. Informacja. A, faktycznie masa jest trochę przekroczona. I przez to się kulam tak, jakbym chciał, nie mógł. I to może... Potem tak go przebuduje. Jeszcze coś zdejmiemy. To może to. To? No. Teraz powinniśmy się jakoś tam kulać. Nie, nie bitwa. No, zupełnie nie. Postrzelamy, ale się pokulamy. Patrzcie. Jesteśmy niewidzialni. Taki tam bajer. I stajemy się widzialni od razu, gdy... My spowodujemy uszkodzenia jakieś, albo nam zostaną jakieś uszkodzenia. Poczekajmy, jeśli tylko załaduje się niewidzialność, raz jeszcze. I spróbuję włączyć te boty. Zobaczcie, co się stanie. Ten tu się zwykle gdzieś pojawia, bot jeden. Kurde. Widzicie, nacisnąłem, włączyłem i zaraz się wyłączyło, bo mnie trafił, nie? Gdzie tak to jest. Kurde, kotka i myszka. No nic. Bierzemy to. Bierzemy bitwę. I bierzemy bitwę. Aha, no tak. Tu nie zadam za bardzo tych obrażeń.
Więc no siłą rzeczy będę musiał zrobić to, tak? No. Zamontować to. Albo jeszcze nie. Mam na stanie to? Mam na stanie to. A na środku. No, nie wiem. I mam ileście. No. Proszę się to jeszcze zmieści. Ale grupuj teraz. Części. Mamy za to tych jeszcze kilka. Jedną tak. To mi się przyda. Bardziej wolałbym to. Nie do końca możemy to zrobić, ale zaraz. O! I rozpocznijmy. Tu się pociągnie. Dobra. O! O, to jest. Się zdziwiłem. Dobra, tak jest. Tak, bo tak, ale to jest dobra. Wygląda dziwnie, śmiesznie, ale powinno... Czy ja właśnie przekroczyłem minimalnie masę? Powinno być w porządku. Punkt na punkty, to jest wszystko. Zdać możemy także te obrażenia, bierzemy bitwę, bierzemy zwykłą bitwę o... O co by walczyć? O dzieło, o koła popatrzymy. Jestem ciekaw, ile właśnie walczę, bo nawet nie widziałem, to walczę. Nagrywam to. O, że jeszcze 47 minut? Jeju. Chyba jak to ogląda się, ma się wycięte kilka sen. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wycięte jest coś takiego, gdy szukałem jednej rzeczy z wyrzutniami samonaprowadzającymi, tylko że wielofuntowymi. No, wielostrzałowymi, no. Tak to powinno być. Gdzie ten... Tu jest ten jeden. Ona się już długo nie pożyje. Ma tylko właściwie niewidzialność. I to jest ten drugi. O, koniec gry. Skapowane bazy. No, teraz my zaczynamy. Mieliśmy powiedzmy tyle szczęścia, że na szczęście nie musieliśmy czekać za długo. Kurczę, to słońce się może zdecydować. Najpierw było zachmurzone, padał deszcz, a teraz świeci mi to po co. Ale to opuścić. Ciach. No. Teraz coś widzę, chociaż w monitorze. No dobra, my jesteśmy częścią w ogóle terenu i z działkiem. Dobra, jakoś trzeba zagadzić. Nie widziałem, jak się przydałaby. Tylko koła musiałbym pewnie wymienić. Przynajmniej jedne. Nie no, FPS jest na rzecz, proszę, po prostu postawić. Gościu, ty coś dymisz. A mi coś tutaj... A ja się teleportuję za to. Stary, co ty robisz? O, żeś ty. Co to miało być za... To jest trochę bardziej dziwne. Jakieś takie przerwy nam. Hmm.
No, to było trochę dziwne. Czemu mi się rwie? Opcje. Wideo. Nie no, HD, to lepiej rozdzielczość. Anti-aliasing. No tekstury też aż tak były. Shader. Nie, też były na ten, bo wybrałem na niskie, to była dupa. Zostaliśmy trochę złomu i jeden kabelek. Wow! To bogactwo. Czy by tego, że dawno nie okamiałem? Nie, no, znaczy tak, nie, to tego musiał chaos. Defragmentować dysk. Się dokładnie spaść do siebie. Działko FPS Chemii. Wiesz, stary, to nie jest coś, co mi się super podoba. Albo 2 się 2. No, miejsce. O, widzicie, co to robi? Aha, a to nie to. Teraz sobie zdałem sprawę, że właśnie marnuje amunicję. Ten słuch stanął. Oj, swojego trafi, stary. Dostał! Dupsko. Tak jest. Hello, kochany. Wystaw się. Ja tu czekam. Aha, to musiałem, dobra. To jest tak, to jest gościu. Tylko... prędkość strzelkami. I strzał. I dupa. No to się tam dosyć dziennie walczy. Przydałoby się wspomóc biegaka, ale się rozsypie. Dobra. Ruszamy na 6 litery. Gorzej gdybym się zawiesił. To by nie było za ciekawie. Aha, nasi są tam. Okej. Okay. To ja chwilę biorę. Powiem tego nie pożałował dość szybko. Z dwóch przeciwników. Zaledwie. Nie, ja chciałem tarnować! Jednego mniej. Chciałbym zmienić programy, ponieważ coś się dzieje nie tak, jak być powinno. O, widzicie, dostaliśmy boostera. Ma paliwa tak w tym razem. Tu jest jeszcze tak za dwie bitwy i myślę, że będzie w porządku. Zadamy tyle obrażeń wystarczająco, myślę. Zrobimy to. A niestety, żeby to było zbyt długie. Ten tutaj goście chyba coś nie pomyślał i nie wymienił kabiny, bo coś mi się fajczy. To ma całkowicie zużytą. Ja też się znam. Aha. Goście dostanie jedną kulkę i się rozsypie. Ja to wiem. Aha, coś tu idzie tam. Widziałem gościa. Tu gdzieś był. A nie, to kropa deszczu. Jest w drogi. Coś mi się zdawało. Za naszymi plusami. Co za projekt? No serio, przez to takie ścięcie dziwne. A zawsze jakby chcę strzelić, tak? Chodź tu, posiaczku. To co jest tam? Ja to tędy. Z tym pojechał. Tu
Skupiłem się, że ona nie widziała, bo to nie byłoby dla mnie nic dobrego. Dobry gości, nie mogę go znaleźć. Coś czuję. Czy we mnie chciało? Czy nie? Tam trzeba pomóc jeszcze. Au. To zabolało. Chodź, chodź, chodź. Dopóki nie zakazać ciemni. Chyba. Dostaliśmy po ludzku. Dość mocno. I szybko. I ogólnie nie zaciekawi. No i to się skończyło, że chyba już nie będzie... A nie, muszę poczekać do końca bitwy. Nie będziemy szaleć, bo to... Będzie dla was niezły dyskomfort oglądania takiej coś, co się rwie co jakiś czas. Tak, jeszcze na następnym filmie powinien być dużo lepszy, ponieważ zdefragmentuje dyski. No powinien być zasadniczo powinien być lepiej. No przegrana, tak, dotarło do mnie. Trochę złomo, to jeden kapel. Nic nawet zbyt szczególnego. No ale tak to jest chyba. No, praktycznie wszystkie zabiliśmy, zostało z nich tylko... obrażeń chyba więcej. Komukolwiek. Więc tak, nie odzyska. Dzięki za obejrzenie tego. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, a postaram się na nie odpowiedzieć albo wam czymś pomóc. Do następnego odcinka. Cześć!